Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej amatorskiej ligi HS-a. Przed nami pojedynek mini ninja z Killemem. Mini ninja do tej pory zagrał jeden pojedynek tylko z Adim. Tylko z Adim. Grał i z Adim przegrał 3-0. Natomiast Killem przegrał i z Clemsonem, i ze skrytym żubrem. To będzie dla tych zawodników. Mecz o pierwsze punkty w naszej lidze. Obaj mają na razie konto zerowe. Zobaczymy, jak się uda ta walka. Jak się uda ten pojedynek. Będziemy zaczynać od obserwowania mini ninja. Killem ma dużo lepszy ranking. Ma 15 ranking, mini ninja 20, ale jak widzieliście już wcześniej, rankingi nie grają. Mini ninja zgłosił Paladyna, Czarnoksiężnika i Kapłana. I zaczyna od Paladyna. Killem zgłosił Szamana, Warlocka i Łowcę. Zaczyna od Warlocka, od Czarnoksiężnika. Będę walczyć z honorem. Adi zaczął podglądać grę, obserwuje rywali. Rozegrał dzisiaj dwa mecze, oba wygrał 3-0. I chyba podgląda dalej taktyki, talie, kombinuje, co tu, kto gra. Ale pewnie jest zainteresowany postępami mini ninja. Gotowe. Mini ninja rozpoczął od wrzucenia sobie prawa światłości. No widać, że troszeczkę ma tych kart mało, mini ninja, ale jak widzicie, nie karty się liczą, nie liczy się ranking, liczy się dobra zabawa. Nie zawsze trzeba wygrywać, nie zawsze musi być 15 legend w ręce. Ważne, że jest rywalizacja, że jest zabawa, że wszystko fajnie się kręci. Co tu się dzieje? Musimy oczyścić słoneczną. Nasz demon dostaje plus jeden, plus jeden. Killem. Dobiera sobie karty. Czekam na rozkaz. Wszystko. Mini ninja wystawia wodza mroźnych wilków. No to nie jest najlepszy moment na wystawianie go, ale chyba nie miał zbyt dużo wariantów. Jest sekret. No ten sekret nieźle zbufował Killemowi tego mobka, no coś niesamowitego. Dobiera kolejną kartę i ma 8-8. Każdemu może się zdarzyć. I nie bardzo ma pomysł, co z tym zrobić. Killem po dwóch porażkach dzisiaj łapie wiatr w żagle. Po dwóch porażkach w tym sezonie, przepraszam. Łapie wiatr w żagle i stawiam mini ninja przed trudnym wyborem. I przed trudną sytuacją, osłonięty tauntem. To jest chyba jedyny wariant, osłonić się tauntem. O Chryste!
Okej, ten sekret przynajmniej na razie nie przeszkadza Kilemowi. Bardziej przeszkadza Kilemowi ten jeden damage'u. Demon zniszczony. 5 zdrowia przywrócone. I na przyszłą turę czego można się spodziewać po Kilemie? Podejrzewam, że doboru kart i jak nie będzie taunta. No jeszcze jedną rundę w takim razie przeżyję, bo Kilem zrobi z tego lewidującego obserwatora 14-5. Dobierając karciochę. I jeszcze nie będzie mógł zabić. 14-7. Ale może mieć Power Overhelming? Nie ma szarże! Kilem ma szarże, ma wilczego jeźdźca prosto z deku Facehuntera. I to jest 1-0 dla Kilema. I Kilem musi zmienić Warlocka. Kilem musi zmienić Warlocka na inną klasę mini ninja. Może grać każdą klasą, jaką chce. Szykujemy się do drugiego starcia. Jest 1-0 dla Kilema. Kilem pierwsze dwa mecze nie miał szczęścia, ale teraz łapie wiatr w żagle i goni po pierwsze zwycięstwo mini ninja w trudnej sytuacji, bo przegrał na razie jeden mecz. Jeden mecz rozgrywał i też chciałby pierwszy mecz wygrać. I jedziemy. Wystawiony przez Kilema. Wihaj Mistrz. Raczej sugeruje, że w przyszłej kolejce pojawi się jakiś mech i Wihaj Mistrz zada 3 damage'u. Przepraszam, musiałem odpisać kolejnemu zawodnikowi, który pyta się o swój termin meczu. Zainteresowanie jest duże, a co tu się dzieje na stole? Na stole mini ninja czyści ten stół, jak tylko może dobiera. No, wystawienie takiego chochlika to jest ryzyko, bo jak z drugiej strony pojawi się jakikolwiek mech. Pojawił się Wichajmistrz. Czy nie ma mecha? Nie ma mecha, więc Wichajmistrz zginie. Wichajmistrz zginie od płomiennego chochlika najprawdopodobniej. Mini ninja. Tutaj ma karty. Umieść losowego. Dwa losowe demony stali w twojej ręce. Fajna karciocha. Bardzo fajna karciocha, która czasem potrafi naprawdę fajnego demona przyzwać. O, pojawił się. O, jest tam. Chyba ninja jest zadowolony, mini ninja z tego taunta. Strażnik spaczenia. Mogę ulżyć. I pani bólu. Mini ninja się nie stresuje, wali Kilema po twarzy. I mniej więcej tak ładnie wyglądał stół mini ninja przed chwilą i przestał wyglądać. Trzeba go na nowo odbudować. I teraz albo agresywnie, albo zastawiając się. Kilem jest w stanie wyczyścić tego władcę areny. O, nawet jednym hitem Kilem mknie po drugiego wina w tej grze i po objęcie prowadzenia już 2-0. Kilem mknie, czyżby to było pierwszy win Kilema? No ciężka sytuacja jest
po stronie Mini Ninja w tej chwili. Bardzo ciężka sytuacja. Wystawia już prawie wszystko, co ma. Prawie wszystko, co... O nie! To może go zaboleć. To może go zaboleć. No ma szczęście, że Kurie Wichru dostał ten totem, naganiacz mechów na przykład. Ale ta broń, elektrobuława, może jednego mecha w przyszłej kolejce zmienić i to bardzo. A to będzie znaczyło bardzo wiele niedobrego dla Mini Ninja. No coś niesamowitego. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Teraz Taunt ginie. Któryś z mechów dostanie +2/+2. Dostał mechano wzmacniano. Dostanie jeszcze +3 od szamana z łapy, czy nie w tej turze? I co zrobi? Co zrobi Killem? Killem długo nie myśląc postanowił uderzyć w pysk. A ten oto portal przywołania pozwalał Mini Ninja przywoływać stronników o 2 taniej, ale już go nie ma niestety. I co teraz zrobi? Jeszcze Litala nie ma killem, ale pamiętajmy o tym, że może mieć boosty dla swoich postaci. Może mieć boosty dla swoich postaci, a to wcale nie będzie dobra wiadomość dla Mini Ninja. Ma +3 i ginie jeden stronnik. Mechano wzmacniano, podejrzewam, wyczyści stół. Jest totem tantujący. Mechano wzmacniano nie czyści stołu. Mechano wzmacniano czyści... No, powiem szczerze, ta karta może trochę uratować sytuację, przynajmniej na chwilę. Mini Ninja. Bo w tym momencie na stole jest 4 damage'u. I teraz pytanie, czy Killem ma jeszcze jeden oręż? Czy ma jeszcze jeden oręż, żeby zadać +3 damage'u? Nie ma? Nie ma! Więc Mini Ninja jeszcze tą resztką sił. Zadaj 4 damage'u, odrzuć losową kartę. No Mini, tutaj bym trochę inaczej zagrał, wiesz. Najpierw wystawiłbym Impa. On by zadał jeden damage'u wszystkim i te 4 byś huknął w tego Yeti i on by zginął. Może udałoby ci się jeszcze uratować trochę z jedną rundę, natomiast no w tym momencie jest 2-0 dla Killema. Killem musi grać łowcą, a Mini Ninja gra kim chce. My zostaniemy z Mini Ninją cały ten mecz, przynajmniej do trzeciego. Jeżeli będzie 3-0, to do całego meczu zostaniemy. Jeżeli będzie 2-1, to przeniesiemy się do Killema, ponieważ z Killemem ostatnio byliśmy często. A Mini Ninja to jest dopiero drugi mecz, więc zobaczymy, jak sobie poradzi, czy obroni tą trudną sytuację. Czy będzie w stanie z tej sytuacji 2-0 wyprowadzić kontrę i móc powrócić do tego meczu. Boję się, że Killem Facehunterem go zmiażdży zanim się obejrzy. No, jeszcze nie, jeszcze nie. Zawodnicy myślą, ja też myślę, co tu się może wydarzyć, co zrobi Killem. Killem wyskakuje z padlinożerną hieną i rozbije dzika, i w ten sposób kombi sobie dzika na 4-3. Co na to Mini Ninja? Mini Ninja buchnął sobie Grizzly'ego od Killema. Czy to coś da?
No, nie da to zbyt wiele. To ja spuściłem. Ach, uwielbiam Tresera Ogarów. Uwielbiam Tresera Ogarów. Co on zrobi z tego dzika? Killem po prostu masakruje. Mamy wykorzystane tropienie, ale to już jest kiepska sytuacja. Groźby mini ninży. No, mini ninży brakuje trochę kart, takich ciekawszych. Ale jest Mind Control Tech. Mind Control Tech przejmuje Tresera Ogarów. Dzik ginie. Zostanie miś. I teraz pytanie, czy Killem jest w stanie zadać decydujące ciosy. Na pewno ma 6 damage'u na stole. 2 z Hero Power to 8. Czy ma 4 damage'u w ręce? Mówi dziękuję. Czyżby miał 4 damage'u w ręce? Kill Command? Tak, Kill Command. I w ten oto szybki sposób Killem uzyskuje pierwsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo w naszej lidze dla Killema i to 3-0 nad Mini Ninją. Mini Ninja drugi mecz, druga porażka. Jeszcze będzie miał szansę się odbić w tabeli. Dzięki serdeczne Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, heja, spa!